Musisz się naprzeć. Siemanko, z tej strony Maciej. Mamy dzisiaj 9 czerwca, środę, około godziny 16. Mamy problemy z presą, bo jedna strona po prostu nie wiąże. I zmagaliśmy się z tym problemem, no bo wszystko jest dobrze ustawione, idealnie wymieniliśmy jedną część. No i tak jak mogliście przed chwilą zobaczyć, niby wiąże, niby jest ok, ale kilka snopków puściła. Teraz mamy tutaj klucz narzędzia, jesteśmy w trójkę, dokonujemy jakichś tam regulacji, żeby tą łąkę w końcu dzisiaj spresować. No i słabo, bo już chcieliśmy z Kamilem wozić. To taki jeden z nielicznych tutaj dni podczas tego okresu sianokosów, kiedy mamy razem wolne, wspólnie. No i chcieliśmy po prostu podziałać, zawsze we dwóch to ogarniamy tutaj mocno, ojciec by układał. No ale jak widzicie, zobaczcie, już będzie koło godziny 17, a robota stoi. No i tak jest zawsze, kiedy człowiek chciałby jakąś robotę sobie dopiąć na ostatni guzik, zrealizować, to zawsze jest u nas tak, że no, że się komplikuje. Tak człowiek nawet nie ma siły się denerwować, po prostu już tak wykonuje tą pracę z takiej desperacji, nawet nie ze złości, tylko właśnie z desperacji. No wiąże, może będzie to szło, zobaczymy. Jak będzie szło, no to o, i zobaczcie, znowu co za szmata, no. Przerzucić go tam? A kolejny rozjebany, ja pierdolę. Powiedzcie mi, jak się nie denerwować w takiej sytuacji. Ten jest ok.
I tak macie stoicki spokój do niej. Co to da? Się wiem, kurwa, co to da powiedzieć. Tam masz też narysowane, jakie są objawy. Tu jest supełek z tej strony, tam nie ma. Piszą, że trzeba dopierdzielić tutaj. Dopierdzielać, nie ma miejsca już. Bo no, widzicie, skończył. Ja za mocno, jak jest dwa luźne. Ja bym to gówno odczepił, bym to chyba zapalił. No i co to da? Nie, jakby wcale nie miał za to, bym nic nie mówił. Sześć zwiąże, jeden nie, trzy pod rząd nie zwiąże, albo jeden nie zwiąże. To się ciężko zwalać w sumie na ten nasz sznurek, nie? Jeszcze można by na ten sznurek zwalać, jak na tamtym ten związała, ale jak jedna strona wiąże i nic się nie dzieje, to też ciężko na sznurek zwalić, nie? Może na czymś jest luz i coś bokiem staje i załóżmy... Nie, no na pewno no jest to wszystko wyeksploatowane, ale kurde, co tu wymienić, wszystko może... No, ale dzień wcześniej idealnie, no 100%, no przecież byłeś na łące, człowieku! Widziałeś! No to nie wiem, no nie mam pojęcia, co się dzieje, no. Bateria mi w GoPro padła na łące. Ale za dużo was nie ominęło, wróciliśmy do domu. Udało się tą szmatę naprawić. Daj trochę w prawo. Mocno, mocno w prawo. Dawaj. Dobra, zasuwaj już, dawaj. No i kiedy już naprawdę przestawaliśmy wierzyć, okazało się, że nagle, nie wiadomo z jakich przyczyn, preca załapała wiąże, Boguś tam ogarnia dalej temat. My szybko przyjechaliśmy zjeść właśnie po przyczepę. Jeszcze chłopaków nie zamawialiśmy. Nie zamawialiśmy, no bo nie wiadomo, czy ona dalej tam presuje tak jak presowała. Dlatego Milana klucz daj od tego, pod siedzeniem tu jest, dobra. Dlatego jedziemy w trójkę, Milana będzie kierować, ja będę podawać, ja będę układać, Kamil będzie podawać. Tą przyczepę sobie sami napełnimy, a później jak zobaczymy, że te pole jest jednak spresowane, będzie tata, to możemy dwie osoby ściągnąć do pomocy. Sąsiad jest bardzo chętny, z drugim kolegą, dlatego jak no uda się to wszystko spresować, to będziemy działać w większym składzie. Aczkolwiek widzę, że sąsiad chyba będzie jechał po snopki. Także nie wiem, czy będzie dostępny. Ale to do ogarnięcia. No Milena się pyta, czemu jedziemy halką. Chcemy jak najwięcej zmieścić na przyczepy, bo będziemy przeładowywać snopki do ciężarówki, która przyjedzie. Klient zadeklarował kupić, przyjechał obejrzeć dla koni siano, spodobało mu się, dlatego postanowił zamówić 700 sztuk, podsyłać ciężarówkę, no i będziemy przeładowywać. I żeby nie zwalać tego na stodołę, to chcemy mieć to w jak największej ilości na przyczepach.